Serdecznie Państwa witam na 36. części z serii Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy odcinek, czy Bóg zachowa swoich, to jest odcinek, który można by zatytułować Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Wiara bez uczynków jest martwa. I jeżeli weźmiemy teraz Słowo Boże z Efezjan, 2 rozdział, 8 do 10 wersetu, możemy tam przeczytać słowa, które mówią wyraźnie o tym, że wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Nasze zbawienie oparte jest tylko i wyłącznie na łasce Bożej. My musimy jedynie uwierzyć, ale także wiara nie jest z nas, lecz została nam podarowana przez Boga. Niczym nie mogliśmy przyczynić się do naszego zbawienia. Każdy wykupiony człowiek jest dziełem Jezusa Chrystusa, czyli nowym stworzeniem, które ma żyć ku Bożej chwale, o czym możemy przeczytać w 2 Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, 17 werset. Czytamy tu takie słowa. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. I ten fragment z Efezjan, który mówi o tym, że wiara bez uczynków martwa jest, to jest Efezjan, rozdział 2, wersety od 8 do 10. Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Widzimy jednoznacznie, że wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, to dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. I tutaj te trzy kolejne wersety, które przeczytałem, przedstawiają prosty plan zbawienia w najjaśniejszy dla człowieka i najjaśniejszy na przestrzeni całej Biblii sposób. I jednoznacznie widać tutaj, że zbawienie jest nieutracalne. Jeśli ktoś jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, niezależnie od jego uczynków, dlatego że zbawienie jest niezależne od uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie, ale równocześnie mamy tu informację, że zbawienie samo z siebie jest z łaski przez wiarę. Czyli widzimy wyraźnie, że te trzy kolejne wersety przedstawiają prosty plan zbawienia, ratunku człowieka, który ginąłby w jego grzechach, gdyby nie to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Jeśli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a zostaniesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne. Ono jest całkowicie oparte na doskonałym dziele Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za grzechy wszystkich ludzi na krzyżu Golgoty, stając się grzechem za nas, aby z nas uczynić sprawiedliwość Bożą. I wszystko zaczyna się od łaski. I to Bóg ma inicjatywę w jej udzielaniu. Daje On zbawienie na podstawie osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa tym, którzy są tego zbawienia zupełnie niegodni. Zbawienie jest udzielane jako dar teraźniejszy i
ci, którzy są zbawieni, wiedzą o tym, że są zbawieni. Pisząc do Efezjan, widać, że Paweł wyraził się następująco. Zbawieni jesteście. Czyli wiedział Paweł o tym, że oni są zbawieni? I wiedział o tym zarówno on, jak i ci, którzy go czytali. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię jednorodzonego Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, napisał apostoł Jan do jego czytelników w liście powszechnym, czy też katolickim, zależy jaką nazwę przyjmiemy. Czyli apostoł Jan wyraźnie się wyraził, że ci, którzy go czytali, wiedzieli, że mają życie wieczne. Tutaj Paweł jasno się wyraził, zbawieni jesteście. Wiedział o tym zarówno Paweł, jak i ci, którzy go czytali, jak i jego adresaci. I dalej apostoł opisał sposób otrzymania daru życia wiecznego słowami przez wiarę. Wiara oznacza zajęcie miejsca zgubionego, winnego grzesznika i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako jedynej nadziei na zbawienie. Dlatego Pismo Święte wielokrotnie wzywa ludzi, aby uznali się, albo upamiętali się, albo aby pokutowali, aby nawrócili się i wierzyli Ewangelii. Uznać się należy przed Bogiem za zgubionego grzesznika. Zgubionego, winnego grzesznika. I przyjąć ratunek od Pana Jezusa Chrystusa jako jedynej szansy, jedynej nadziei na zbawienie. Prawdziwa, zbawienna wiara to oddanie się osoby osobie. Czyli jedna osoba, winny grzesznik, oddaje się drugiej osobie, Panu Jezusowi Chrystusowi. Jakakolwiek myśl, że można zasłużyć lub zarobić na zbawienie, zostaje raz na zawsze odrzucona przez ten fragment i to nie z was. Te słowa i to nie z was. To dar Boga i to nie z was. Martwi ludzie nie mogą nic uczynić. Podobnie grzesznicy nie zasługują na nic poza karą. I to nie z was. Boży to dar. Dar ten jest oczywiście darmowym, bezpłatnym i bezwarunkowym prezentem. Przed zbawieniem nic nie można uczynić, aby zostać zbawionym. W trakcie zbawienia nic nie można uczynić, aby być zbawionym. Po otrzymaniu zbawienia nic nie można uczynić, aby utrzymać zbawienie. Dar ten jest darmowym, bezpłatnym, bezwarunkowym prezentem, podarunkiem. Boży to dar, tak mówi Słowo Boże. Tylko na takich zasadach Bóg proponuje zbawienie. Dar Boży, Boży dar. Dar Boży to zbawienie łaską przez wiarę. Dar Boży to zbawienie łaską przez wiarę. I przez wiarę, i z łaski. I teraz to sformułowanie, to jest bardzo ważne sformułowanie, które tutaj niektórzy próbują wywrócić. O jakie to chodzi w tym wersecie? Boży to dar. O jakie to chodzi? Co jest tym darem? Co jest tym darem? I tutaj ważne jest, żeby rozumieć, że łaska plus wiara są rodzaju żeńskiego. Łaska jest rodzaju żeńskiego w oryginale greckim. Wiara jest rodzaju żeńskiego w oryginale greckim. Natomiast to jest rodzaju nijakiego, neutralnego, nijakiego. To znaczy, że słowo to nie oznacza, nie odnosi się do łaski, która jest rodzaju żeńskiego, bo by było wtedy ta. Nie odnosi się też do wiary, bo by było rodzaju ta, rodzaju żeńskiego. A odnosi się do czego? Łaska i wiara są rodzaju żeńskiego, ale Paweł używa nie żeńskiego, a nijakiego rodzaju. Czyli tylko jedyne sensowne wytłumaczenie jest takie, że do całego sformułowania, które jest rodzaju nijakiego, a sformułowanie, które jest rodzaju nijakiego, jest to to sformułowanie. Przez łaskę jesteście zbawieni przez wiarę. Czyli to cały, ten cały mechanizm jest darem Bożym.
Ten cały mechanizm z łaski przez wiarę. Przez łaskę jesteście zbawieni przez wiarę. To jest właśnie tym darem. Warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że są bardzo dobre przekłady Pisma Świętego. Ja na przykład mam tutaj Newbery Version i tutaj wyraźnie jest pokazane, o tutaj nad moim palcem wskazującym, o, że sformułowanie to jest rodzaju nijakiego. Tutaj jest oczywiście po angielsku this is neuter, czyli neutralne, nijakiego rodzaju. Nie jest ani żeńskie, ani męskie. To jest bardzo ważne, żeby to rozróżnienie uchwycić, dlatego że niektórzy próbują uczynić tutaj pewnego rodzaju przekłamanie, bo co prawda wiara jest darem Bożym, ale nie jest tak, żeby to przeakcentować w tym fragmencie, dlatego że tutaj ten cały mechanizm jest darem Bożym. Przez łaskę jesteście zbawieni przez wiarę. W tym fragmencie musimy mieć na względzie to, że ten cały mechanizm jest świętym Bożym darem dla grzesznika. Jana, 6 rozdział. Jana, rozdział 6. Dwudziesty ósmy, 29 werset. Zapytali go zatem, co mamy robić, aby trudzić się dziełami Boga? W odpowiedzi Jezus powiedział im, to jest dzieło Boga. Wierzcie temu, którego On posłał. Albo wierzcie w tego, którego On posłał. Czyli widzimy, co mamy robić, aby trudzić się dziełami Boga? A Pan Jezus odpowiedział, to jest dzieło Boga. Wierzcie temu, którego On posłał. Albo wierzcie w tego, którego On posłał. Czyli dziełem Bożym jest uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. To, co cały czas tutaj podkreślamy. Czyli Słowo Boże mówi wyraźnie, jaki jest dobry uczynek jedyny, który człowiek jest w stanie zrobić? Albo dzieło Boże, jakie może wykonać? Uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako własnego Zbawiciela. Więc dar Boży to zbawienie łaską i przez wiarę. Bóg oferuje ten dar wszystkim ludziom wszędzie, bez wypominania. I gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Czyli 9 werset wyraźnie stwierdza, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie jest to zbawienie z uczynków. Czyli nie można sobie na ten dar zasłużyć, zarobić, zapracować tak zwanymi dobrymi uczynkami. W zasłużeniu na zbawienie nie pomogą żadne religijne różnego rodzaju aktywności. A niestety fałszywe religie próbują przedstawić różne aktywności religijne jako potrzebne do zbawienia. Więc w zasłużeniu na zbawienie nie pomogą na przykład konfirmacja, bierzmowanie, chrzest, członkostwo w kościele, członkostwo w zborze, członkostwo w organizacji, uczęszczanie do zboru, bycie na wszystkich religijnych spotkaniach. Komunia, święta czy też łamanie chleba to nie pomaga w zbawieniu. Próby zachowywania 10 przykazań przekazanych Żydom na górze generalnie nie ma takiej opcji.
żeby to cokolwiek pomogło do zbawienia, to może co najwyżej doprowadzić do potępienia, jeśli ktoś tych 10 przykazań chce zrobić swoją drogę zbawienia. Życie według wytycznych w kazaniu na górze tak zwanym, tak? Czyli mamy dwa kazania na górze w Biblii opisane. Jedno kazanie to jest z Góry Oliwnej, a drugie to jest tak zwane kazanie na górze opisane m.in. Mateusza 5 rozdział. To też nie pomaga w zbawieniu. Łożenie na cele charytatywne też nie pomaga. Bycie tak zwanym dobrym sąsiadem, który mówi zawsze dzień dobry, to też nie pomaga w zbawieniu. Życie moralne i cieszące się szacunkiem ludzi, to też, choć jest przez wielu wymieniane jako droga zbawienia, nie pomaga w zbawieniu. Ludzie nie są zbawieni przez uczynki. Nie są też zbawieni przez wiarę oraz uczynki, czyli przez taki komplet, uczynki plus wiara. Niektórzy próbują takie coś wymyśleć. Zwłaszcza utracalnicy się w tym specjalizują. Oni nie negują wiary, oni mówią, że wiara plus dobre uczynki zaprowadzą cię do nieba. A to nieprawda. Jeżeli odrzucasz wiarę jako jedyną podstawę zbawienia, to pomysł, że wiara plus uczynki cię gdzieś zaprowadzi, to jest pomysł na to, żebyś znalazł się w piekle. Dlatego, że obrażasz Boga. Zbawienie otrzymują wyłącznie przez wiarę. W momencie, kiedy dodamy jakąkolwiek ilość, jakichkolwiek uczynków do warunków uzyskania życia wiecznego, zbawienie przestaje pochodzić z łaski. I w ogóle się tego zbawienia wtedy nie otrzymuje. Możemy o tym przeczytać w Rzymian 11, rozdział 6, werset. Rzymian, rozdział 11, werset 6. Jeśli zaś z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Widzimy wyraźnie? Jeśli z łaski, to już nie z uczynków. Jednym z powodów, dla którego uczynki są wyłączone z warunków zbawienia, jest zapobiegnięcie ludzkiej pysze. Gdyby ktoś mógł uzyskać zbawienie przez uczynki, miałby powód, aby się chwalić. Właśnie tak jest, że ci, którzy wierzą, że zbawienie można utracić, jeśli się nie będzie przestrzegało wytycznych wyznaczonych przez jakąś ich religię, to wtedy ci ludzie się chlubią, że oni jeszcze zachowują sobie zbawienie, utrzymują, czyli nie z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawują, tylko z chwałą i pochwałą samych siebie w ich mniemaniu zbawienie sprawują. To jest oczywiście błędna droga, która prowadzi na wieczne zatracenie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, albo w kimś innym niż doskonały Pan Jezus Chrystus, to idziesz do piekła na wieki. Więc niestety jest wielu takich, którzy chlubią się przed Bogiem. Bóg nie dopuszcza takiej możliwości, o czym czytamy w Rzymian, 3 rozdział, 27 werset. Rzymian, rozdział 3, werset 27, brzmi tak. Gdzie więc chluba? Wykluczona. Przez które prawo uczynków? Nie, ale przez prawo wiary. Uważamy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiany przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Więc widzimy wyraźnie, Bóg nie dopuszcza takiej możliwości, aby ktoś był usprawiedliwiony na podstawie prawych uczynków. Gdyby ktokolwiek mógł otrzymać zbawienie na podstawie swoich dobrych uczynków, śmierć Chrystusa nie byłaby potrzebna. Chrystus umarłby niepotrzebnie. I tak właśnie jest z utracalnikami. Oni uważają, że Chrystus umarł niepotrzebnie. Oczywiście głośno żaden z nich tego nie powie. I powie, że tak, Chrystus był potrzebny, potrzebnie umarł, ale jak wchodzisz w szczegóły, okazuje się, że zupełnie nie jest im potrzebny do niczego poza ozdobą na ich budynku, żeby się nazywać chrześcijanami. Galacjan, rozdział 2, 21 werset. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli sprawiedliwość jest przez prawo, to Chrystus umarł na darmo.
Wiemy natomiast, że powodem śmierci Pana Jezusa Chrystusa, że powodem Jego śmierci był brak jakiejkolwiek innej możliwości ratunku dla winnych grzeszników. Gdyby ktokolwiek mógł otrzymać zbawienie na podstawie swoich dobrych uczynków, byłby swoim własnym Zbawicielem i mógłby oddawać samemu sobie cześć. Czyli znowu jest to duch antychrysta, gdy ktoś uważa, że zbawienie można utracić, bo samego siebie sadza na tronie Zbawiciela. Takie postępowanie byłoby bałwochwalstwem, a Bóg przeciwstawia się bałwochwalstwu, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej, 20 rozdział, 3 werset. 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, 3 werset brzmi tak. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nawet gdyby założyć możliwość zbawienia przez wiarę w Chrystusa oraz własne dobre uczynki w celu utrzymania zbawienia, powstawałaby nierealna sytuacja istnienia dwóch zbawicieli, Jezusa i grzesznika. Chrystus musiałby wtedy dzielić się chwałą zbawienia z kimś innym. A coś takiego nie może mieć przecież miejsca według Izajasza, 42 rozdział. Izajasza, rozdział 42. Werset 8. Ja, Pan, ja Jahwech, takie jest moje imię. Mojej chwały nie oddam nikomu, ani mojej czci bożyszczom. Czyli ja, Jahwech, takie jest moje imię. Mojej chwały nie oddam nikomu, ani mojej czci bożyszczom. A wtedy byłaby taka sytuacja, że oddałby swoją chwałę bożyszczom, gdyby takim bożyszczem mógł być utracalnik, który twierdzi, że zbawienie zapracował sobie. Oprócz tego, co otrzymał z łaski, to dorobić musiał sobie swoją własną część. To jest całkowicie niepoprawne myślenie, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Wreszcie, gdyby ktokolwiek mógł mieć wkład w swoje zbawienie za pomocą swoich dobrych uczynków albo swoich jakichkolwiek uczynków, Bóg miałby względem niego dług. Byłby dłużnikiem takiego grzesznika. A to jest przecież niemożliwe. Taka sytuacja również jest niemożliwa, ponieważ Bóg nie może być niczyim dłużnikiem, o czym czytamy m.in. w Rzymian 11 rozdział, 35 werset. Lub kto pierwszy dał jemu tak, by miało mu być odpłacone. W przeciwieństwie do uczynków, wiara wyklucza pychę. Wiara wyklucza pychę, o czym czytaliśmy już Rzymian 3,27, przypomnę ten fragment. Rzymian 3, rozdział 27, werset. Gdzie więc chluba twoja? Wykluczona. Przez które prawo? Uczynków? Nie, ale przez prawo wiary. Uznajemy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiany przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Czyli wyraźnie widzimy, że jest to całkowicie w przeciwieństwie do uczynków. Wiara wyklucza pychę, ponieważ nie zawiera ona elementu zasługi, nie zawiera elementu zapracowania. Oczywiście nie mamy powodu do dumy z tego powodu, że zaufaliśmy Panu Jezusowi. Wierzyć w Niego to najrozsądniejsza, najbardziej racjonalna i najmądrzejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Właściwie zaufanie swojemu Stwórcy i Odkupicielowi jest jedynym logicznym rozwiązaniem. Jeżeli nie mielibyśmy zaufać Stworzycielowi, nie mielibyśmy Jemu zaufać, to komu w takim razie moglibyśmy ufać? Więc Jezus jest jedyną osobą we wszechświecie, której możesz zaufać. I to ma sens. Wszystkie inne zaufania nie mają sensu. Efezjan, rozdział 2, wersety
od 8 do 10, gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, to dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Przechodząc teraz do 10 wersetu, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. To zauważamy, że w rezultacie zbawienia jesteśmy Jego dziełem. Uczynieni przez Boga, nie sami z siebie. Nowonarodzony wierzący jest arcydziełem Boga. Kiedy pomyślimy o surowcach, z jakich Bóg go stworzył, Boże osiągnięcie staje się jeszcze bardziej wspaniałe. W rzeczywistości to arcydzieło to nic innego jak nowe stworzenie przez połączenie z Chrystusem. I już czytaliśmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Ja go jeszcze raz przeczytam, bo jest to werset, który mocno nawiązuje tutaj do tego wersetu z Efezjan. Czyli drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Czyli widzimy wyraźnie, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak mówi Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Cel tego nowego stworzenia znajdujemy w wyrażeniu z Efezjan 2:10. Do dobrych uczynków. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Choć prawdą jest, że przez dobre uczynki nie otrzymujemy zbawienia, równie prawdziwe jest, że otrzymujemy to zbawienie w tym celu, aby one były przez nas realizowane. Czyli one nie są korzeniem, nie są źródłem, ale są konsekwencją, są tym, co wypływa z życia chrześcijanina. Czyli też możemy wydawać owoc w każdym dobrym uczynku. Uczynki nie są owocami, owoce nie są uczynkami, ale owoce są w każdym dobrym uczynku, dobre owoce. Nie staramy się po to, aby uzyskać zbawienie, ale dlatego, że jesteśmy zbawieni, możemy z radością w wolności chrześcijańskiej realizować cele, które wcześniej były dla nas niedostępne. Przed nawróceniem nie mogliśmy realizować dobrych uczynków. Ten element nauki o zbawieniu podkreśla również właśnie list Jakuba, drugi rozdział od 14 do 26 wersetu. Jakuba, drugi rozdział od 14. Może przeczytam od 9. Lecz jeśli wyróżniacie jednych przed drugimi, popełniacie grzech jako uznani przez prawo za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowałby całe prawo, a potknął się w jednym, stałby się winien wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, stałeś się przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia temu, kto nie okazał miłosierdzia, miłosierdzie triumfuje nad sądem.
co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków, czy wiara jest w stanie go zbawić? Jeśli brat albo siostra są nadzy i pozbawieni są codziennego pożywienia, a ktoś spośród was im powie, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie zaspokajając jednak potrzeby ich ciała, jaki z tego pożytek, tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie czynisz, demony również wierzą i drżą. Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czyż Abraham, nasz praojciec, nie z uczynków został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I wypełniło się pismo, które mówi, Abraham zaś uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Kiedy Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, to nie chodzi mu o to, że zbawienie uzyskuje się na podstawie wiary i uczynków, ale na podstawie takiej wiary, z której wypływają dobre uczynki. Uczynki udowadniają pewne fakty. I są to fakty, które jak widzimy w tym fragmencie są widziane przez ludzi. Uczynki udowadniają obserwującym z zewnątrz ludziom, że nastąpiła pewna działalność w życiu człowieka, którą można wytłumaczyć na wiele sposobów. Jednym z takich sposobów jest zrozumienie, że mamy do czynienia z człowiekiem wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa i ta wiara zmieniła tego człowieka w jego działaniu zewnętrznym, co widać z zewnątrz. Więc uczynki udowadniają obserwującym wierzącego ludziom prawdziwość takiej mówionej wiary. Bo cóż to pomoże, że człowiek mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy taka wiara dla ludzi z zewnątrz jest widoczna? Apostoł Paweł zgadza się z tym w pełni. Mówi wyraźnie, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Boży początek życia z człowiekiem jest taki, że daje mu Ducha Świętego do środka i ożywia takiego zbawionego człowieka, który poprzednio był umarły w grzechach i upadkach. Czyli przeżył już pierwszą swoją śmierć i gdyby się nie nawrócił, czekałaby go druga śmierć w momencie, gdy umarłoby jego ciało. A skończyłaby się ta druga śmierć trafieniem na wieki wieków ogień wieczny, gdzie byłby dręczony dniem i nocą na zawsze w jeziorze ognia i siarki. I dlatego uratowany przez Pana Jezusa człowiek umiera tylko raz. Przed poznaniem Chrystusa w grzechach i upadkach umiera, a drugi raz już nie umiera, bo śmierć nie ma nad nim żadnej mocy w momencie, gdy uwierzył w Pana Jezusa. I dlatego się mówi o wierzących, że oni zasnęli w prochu. Więc Boży porządek
jest następujący. Najpierw wiara, potem albo równolegle z wiarą zbawienie, następnie zaczyna działać w życiu człowieka Duch Święty i wypracowywać pewnego rodzaju zmiany, które mogą zaowocować owocami ducha, owocami warg, wysławiającymi imię Pana Jezusa, owocami pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I te owoce ujawniają się w dobrych uczynkach. I potem, gdy już nastąpi zabranie wierzących do nieba w czasie pochwycenia, to po pochwyceniu będą nagrody. Zatem wiara prowadzi do zbawienia. Kto uwierzył w Pana Jezusa, już jest zbawiony. Wynikiem zbawienia są zmiany wywołane przez Ducha Świętego. Jeżeli nie następuje gaszenie Ducha Świętego w życiu wierzącego, to będą miały miejsce widoczne na zewnątrz dobre uczynki. Dobre uczynki natomiast spotkają się z Bożą nagrodą. Można zadać w związku z tym pytanie, jakie dobre uczynki powinienem spełniać? Paweł odpowiada: dobre uczynki, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Inaczej mówiąc, Bóg ma projekt życia każdego chrześcijanina. On zaplanował nam duchowe kariery jeszcze przed naszym nawróceniem. Do nas należy odkrycie Jego woli, zrozumienie Jego woli, abyśmy ścigali tego, co jest miłe Panu, i posłuszeństwo wobec tej odkrytej woli. Oczywiście robimy to odkrycie za pośrednictwem Biblii, bo Słowo Boże jest to słowo w Biblii. Chcesz słyszeć głos Boga? Czytaj Biblię. Chcesz głośno i wyraźnie słyszeć głos Boga? Czytaj Biblię głośno i wyraźnie. I bądź posłuszny, bo Słowo Boże jest jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. Pochodnia oświetla nam tylko kilka kroków do przodu. To nie jest nowoczesna latarka typu LED, to jest pochodnia. Więc ona oświetla pierwszy krok, a drugi krok oświetla już słabiej, a trzeci krok to już jest tylko pusta ciekawość. Jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, który oświetla ci Słowo Boże jako obowiązek dla ciebie, co cię obchodzi, co będzie w drugim i w trzecim kroku? Nie jest to w ogóle istotne. Dlatego zrób ten pierwszy krok, który oświetla ci Słowo Boże. Jak go postawisz, to znowu będziesz miał oświetloną drogę na jeden krok do przodu, bo Słowo Boże jest jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. Więc pochodnia to nie jest reflektor. Do nas należy odkrycie woli Bożej i posłuszeństwo wobec tej woli. Jeśli nie będziesz posłuszny, no to kolejne świecenie światła nie będzie oświetlać już twojej drogi, tylko drogę kogoś innego. Bo twoja droga, jeśli nie zrobiłeś tego kroku, który oświetlało ci Słowo Boże, już przez ciebie będzie wtedy już zagubiona. Będziesz na czymś innym, będziesz w innym miejscu. Nie musimy wypracowywać planu na życie, a jedynie przyjąć ten plan, który Bóg dla nas zarysował. Oszczędza nam to wielu trosk i rozczarowań oraz zapewnia nas to, że nasze życie będzie przynosiło jak największą chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi, jak największe błogosławieństwo innym i jak największą satysfakcję nam samym. Aby odkryć, jakie dobre uczynki Bóg zaplanował dla każdego z nas osobna, powinniśmy wyznawać i porzucać grzechy, kiedy tylko je sobie uświadomimy. Powinniśmy trwać w bezwarunkowym posłuszeństwie. Poddanie Bogu ma być bezwarunkowe, bezdyskusyjne, bez kombinowania. Tak jak mówiłem, Słowo Boże jest pochodnią świecącą w ciemnym miejscu. Pochodnia oświetla tylko pierwsze kroki, jeden krok czasem na dwa, ale nie dalej. Więc jeśli nie będziesz trwać w bezwarunkowym poddaniu Bogu, no to nie będziesz znał
prawidłowej drogi Bożej. Także ważne jest, aby to Słowo Boże czytać. Czytać Biblię, Pismo Święte, studiować Słowo Boże, starając się rozpoznać Jego wolę, Bożą wolę, a następnie wykonywać wszystko, co Słowo Boże nam nakazuje. Każdego dnia spędzać też powinniśmy czas na rozmowie z Bogiem, modlitwie. Modlitwa to jest rozmowa, czyli ja mówię do Boga, gdy w myślach lub na głos mówię do Boga, co chcę do Boga skierować. A druga część modlitwy to jest czytanie Słowa Bożego, kiedy to Bóg do mnie odpowiada. Więc biorę Biblię i czytam. I to jest dopiero modlitwa. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, a nie mój monolog do Boga. I modlitwa nie musi się odbywać na głos i nie musi się odbywać publicznie. Wyraźnie to widzimy, że Pan Jezus mówi, aby zamknąć się w swojej komorze i modlić się. Albo też, jeżeli niewiasta ma się modlić z nakrytą głową, to ze względu na aniołów ma mieć nakrytą głowę, nie ze względu na ludzi. A w ukryciu widzą ją właśnie aniołowie, ludzie niekoniecznie. Choć oczywiście także w publicznym miejscu, jeśli ma modlić się, mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, a kobieta ma mieć nakrytą głowę. Kolejna ważna rzecz to chętnie powinniśmy wykorzystywać pojawiające się okazje do służby Bożym ludziom i Bogu. Czyli chcemy pomóc Bogu, no ale to nie jest możliwe. Natomiast chcemy, aby inni ludzie skorzystali z pomocy Bożej, to jest możliwe. Więc realizując to, że łaska Boża najszerzej się rozchodzi, to wtedy, jeżeli najszerzej się rozchodzi łaska Boża, pomagasz tym ludziom, którzy korzystają z tej łaski Bożej. Także bardzo ważne jest, żeby pielęgnować społeczność z innymi chrześcijanami i zasięgać ich rad. I Bóg przygotowuje nas do dobrych uczynków. Przygotowuje też dobre uczynki, abyśmy je pełnili, wykonywali. A na koniec nagradza nas za ich spełnianie. Tak wielka jest Boża łaska. Tak więc widzimy, że skoro Słowo Boże tak jasno sprawę przedstawia, że wiara bez uczynków martwa jest, to jest to dowód nieutracalności zbawienia. Sprawa wiecznego zbawienia, nieutracalnego zbawienia, czy też jak czasem się mówi wiecznego zachowania, jest bardzo prosta. I w zakłopotanie wpędza tylko tych ludzi, którzy po prostu nie ufają Słowu Bożemu. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć to, że tylko ludzie, którzy nie rozumieją Słowa Bożego, nie mają ugruntowanego studium Słowa Bożego, mogą podejmować próby nieuznawania nieutracalności zbawienia. Czyli ci, którzy wierzą, że zbawienie można utracić, robią tak ze względu na ich właśnie cielesne podejście do sprawy, a nie duchowe uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc musimy pamiętać, żeby rozumieć, że prawda o wiecznym zbawieniu, albo innymi słowy, o wiecznym bezpieczeństwie wszystkich członków Chrystusa, to jest bardzo ważna nauka Pisma Świętego. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby rozumieć, że to tylko Duch Święty musi być naszym nauczycielem i tylko On może wtedy nas nauczyć, jeśli całkowicie pozwolimy Mu podporządkować nasze myśli Biblii, tak abyśmy mogli mieć właściwe poznanie kwestii nieutracalności zbawienia. Jeśli chodzi o kwestię wiecznego zbawienia, czyli raz zbawiony, na wieki zbawiony, to jest to bardzo łatwa i prosta rzecz.
pod warunkiem jednak, że będziemy na nią patrzeć tak, jak na to patrzy Chrystus. I jest to jedyny właściwy sposób patrzenia na każdą prawdę, bowiem Chrystus jest centrum i życiem każdej prawdy. Chrystus jest duszą każdej prawdy. Prawda oddzielona od Chrystusa staje się martwym, pozbawionym mocy, bezwartościowym dogmatem, zwykłą ideą w ludzkim umyśle, punktem w wyznaniu wiary. Musimy więc patrzeć na każdą prawdę w taki sposób, w jaki ona jest związana z Chrystusem. Musimy Jego uczynić naszym punktem widzenia. Wtedy, gdy jesteśmy blisko Niego i patrzymy na wszystko z Jego punktu widzenia, możemy mieć właściwe rozeznanie. Jeśli sam siebie uczynię moim punktem widzenia i tak spojrzę na sprawę wiecznego zbawienia, to z całą pewnością spojrzenie moje będzie całkowicie pomylone, błędne, ponieważ wówczas będzie to sprawa mojego zachowania, mojego działania w celu utrzymania zbawienia, mojego działania w celu nie stracenia zbawienia. A przecież cokolwiek pochodzi ze mnie, to musi być z natury wątpliwe. Jeśli jednak będę patrzył na ten temat oczami Chrystusa i z Jego punktu widzenia, to wówczas mogę być pewny, że będę miał właściwe poznanie. Patrząc na rozważane zagadnienie nieutracalności zbawienia z pozycji Chrystusa, cała sprawa sprowadza się do tego, czy świat, nasza cielesna natura lub zło mogą kiedykolwiek przeszkodzić wiecznym zachowaniu przez Pana Jezusa tych, których wykupił On swoją własną krwią. Wiemy przecież, że On może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Tak możemy przeczytać w Hebrajczyków 7 rozdział. Hebrajczyków 7 rozdział, 25 werset. Dlatego też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Czyli widzimy wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. A ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, a wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi, to również jeśli ktoś już jest zbawiony, jest raz na zawsze zbawiony, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli ktoś bowiem skorzysta z doskonałego ratunku, to już w tym momencie ma to zbawienie raz na zawsze. I teraz, jeśli chodzi o Hebrajczyków 7,25, jak czytaliśmy, też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Jest w tym wersecie z całą pewnością mowa o pewnym, wiecznym zbawieniu. Nie ma żadnego znaczenia, jakie mogłyby powstać trudności lub też jakie wrogie siły mogłyby działać, bowiem On jest tym, który może zbawić na zawsze. Dlatego też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Czyli widzimy wyraźnie, że On może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Jest On tym, który może zbawić na zawsze. Świat z jego tysiącami sideł jest przeciwko nam. Lecz Pan Jezus Chrystus, On może. Nasza grzeszna natura z tysiącami pożądliwościami jest przeciwko nam. Lecz Pan Jezus Chrystus, On może. Szatan z jego tysiącami pokus jest przeciwko nam. Lecz Pan Jezus, On może. Jest to oczywiście możliwość Chrystusa, a nie nasza.
jest to ostateczne i pewne zachowanie przez Chrystusa, a nie przez nas samych. W tej doniosłej sprawie wszystko zależy od Niego, od Pana Jezusa Chrystusa. On nabył swoje owce i z pewnością zachowa je, używając do tego całej swojej mocy. A wiemy przecież, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mateusza 28, 18. Więc jeżeli ktoś myśli, że zbawienie można utracić, to ten ktoś podważa wszechmoc Bożą, wszechmoc Pana Jezusa. To są ludzie, którzy nie wierzą w boskość Pana Jezusa, tylko werbalnie niby się przyznają do wiary w boskość Pana Jezusa, ale w praktyce, uważając, że zbawienie można utracić, podważają tą boskość. Czynią z Boga kłamcę i czynią z Boga słabeusza. Więc teraz Mateusza 28, rozdział 18, werset mówi tak. A Jezus podszedł i powiedział im: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Widzimy wyraźnie. Wszelka moc na niebie i na ziemi jest u Pana Jezusa. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. A ponieważ dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, jak mówi Słowo Boże w Mateusza 28, 18, to owca Pana Jezusa musi być na zawsze całkowicie bezpieczna. Jeśli bowiem cokolwiek byłoby w stanie zagrozić życiu najsłabszej owieczki w całej trzodzie Chrystusa, to nie można by było powiedzieć, że ma on wszelką moc. Tak więc jest rzecz niezmiernie ważna, aby kwestię wiecznego zbawienia rozważać w powiązaniu z osobą i dziełem Chrystusa. Wtedy trudności znikają, wątpliwości zostają rozwiane, sumienie wolne, a umysł oświecony. Jest przecież rzeczą niemożliwą, aby ten, kto jest częścią ciała Chrystusa, kiedykolwiek zginął, a przecież każdy wierzący jest cząstką Jego ciała. Albowiem jest napisane w Efezjan 5, rozdział 39, werset, że członkami Jego ciała jesteśmy. Efezjan 5, 39. W liście do Efezjan, rozdział 5, trzydziesty dziewiąty werset. Jest napisane, bo jesteśmy członkami Jego ciała. 30 werset, nie 39. Bo jesteśmy członkami Jego ciała. Tak wyraźnie mówi Słowo Boże. Każdy członek ciała Chrystusa został zapisany też w Księdze Życia. Księdze Życia Baranka. I nic, ani też nikt nie jest w stanie tego zapisu wymazać. Więc jeżeli możemy ufać Panu Jezusowi, bo On jest doskonałym naszym przyjacielem, to możemy wziąć pod uwagę, co Pan Jezus Chrystus mówi o tych, którzy są Jego własnością. On mówi w Jana 10 rozdział: owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki, i nikt, ani człowiek, ani diabeł, ani ktokolwiek inny, nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkimi i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. O tym czytamy w Ewangelii Jana, rozdział 10. Widzimy tutaj tak. I ja daję, to jest od 28 wersetu. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie zdoła
ich wydrzeć z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli widzimy wyraźnie, że nikt nie wyrwie. Mamy tu więc prawdę o wiecznym zachowaniu świętych. Działa tu cała Trójca Święta. Zachowuje Duch Święty poprzez otwarcie uszu owiec. Zachowuje Syn poprzez przyjęcie wszystkich, których uszy zostały otwarte. Zachowuje Syn poprzez przyjęcie wszystkich, których uszy zostały otwarte po to, żeby weszła w nie Ewangelia. A także zachowuje Ojciec poprzez trzymanie w dłoni trzody nabytej krwią Jezusa. Jesteśmy ukryci w wiecznej Bożej dłoni. Jest to bardzo jasne, dostatecznie oczywiste. Musimy albo uznać tę prawdę, prawdę pocieszającą i podtrzymującą na duchu, o tym, że człowiek raz zbawiony jest na wieki zachowany, albo ulec bluźnierczemu twierdzeniu, że wróg Boga, czy też człowiek może postawić na swoim, działając wbrew, czy też przeciwko wiecznej Trójcy. Nie może być bowiem żadnej alternatywy pośredniej. Zbawienie jest od Pana. Od początku do końca jest ono bezwarunkowe, wieczne, dawane darmo i pewne. Dosięga ono dna, gdzie znajduje się grzesznik w całej swojej winie, ruinie, poniżeniu i wynosi go do góry, gdzie znajduje się Bóg w całej swej świętości, prawdzie i sprawiedliwości. To zbawienie jest wieczne, trwa na wieki. Bóg jest źródłem, Bóg Ojciec jest źródłem tego zbawienia. Bóg Syn jest jego kanałem, a Bóg Duch Święty jest jego mocą i radością. Wszystko więc jest z Boga. Wszystko od początku do końca, od fundamentu do dachu, od wieczności do wieczności. Gdyby tak nie było, byłoby głupotą i zarozumiałością mówić o pewności zachowania, ale ponieważ widzimy ze Słowa Bożego, iż tak jest, mówienie inaczej jest niewiarą, zabobonem i przesądem. Jest prawdą, że istnieją wielkie, różnorodne trudności na naszej drodze życia. Chodzi o praktyczne chodzenie, brudzenie stóp. Trudności te są zarówno przed nawróceniem, jak i po nawróceniu. Po nawróceniu jest ich nawet więcej. Na naszej drodze stoi wielu potężnych wrogów, ale właśnie to jest powodem, dla którego prawdę o wiecznym zachowaniu zbawionych musimy rozważać w oparciu o Bożą moc, a nie w oparciu o naszą słabość. Nie ma znaczenia w najmniejszym stopniu, jakie mogłyby być trudności, jacy przeciwnicy, gdyż nasza wiara triumfalnie pyta. To możemy przeczytać w Rzymian 8 rozdział, 31 werset. Nasza wiara triumfalnie pyta, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8, 31. Rzymian 8:31. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Widzimy wyraźnie. I też dalej tu znajdujemy, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważając nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani głębokość, ani wysokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Wyraźnie mówi o tym Słowo Boże.
Tutaj również mamy naukę o pewności zachowania wierzącego wyrażoną w sposób najjaśniejszy i najmocniejszy, gdyż czytamy, że żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od Boga. To znaczy ani moje ja we wszystkich jego formach, ani szatan we wszystkich podstępach i machinacjach, ani też świat we wszystkich jego powabach nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niewątpliwie ludzie mogą zostać okłamani, zwiedzeni, pomyleni i mogą zwodzić innych, błądząc sami, innych błąd wprowadzając, jak to robią na przykład ci, którzy uważają, że zbawienie można utracić. Mogą mieć miejsca rzekome nawrócenia, czyli ludzie nie nawrócą się naprawdę, tylko nawrócą się tak jak Żydzi z 8 rozdziału Ewangelii Jana, albo jak te demony, które wierzą i drżą. I ci Żydzi uwierzyli w Pana Jezusa, ale innego niż On jest naprawdę i potem próbowali prawdziwego Pana Jezusa zamordować przez kamienowanie. Tak samo się dzieje z tymi, którzy uwierzą w fałszywego Jezusa. To gdy przedstawia im się prawdziwego Jezusa, nienawidzą tych, którzy im prawdziwego Jezusa przedstawiają. Więc mogą mieć miejsce rzekome nawrócenia. Ludzie mogą przez jakiś czas biec dobrze, a potem nagle załamać się. Po wiosennych kwiatach mogą nie nastąpić owoce jesieni. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. A ponadto prawdziwie wierzący mogą też upaść w wielu rzeczach. Mogą się potknąć, mogą się załamać w swoim życiu. Mogą też oni znaleźć dostateczny powód do osądzenia samych siebie, dopuszczając możliwie najszerszy margines dla wszystkich tych rzeczy. Kosztowna prawda o wiecznym zachowaniu zbawionych pozostaje nie tylko niewzruszona, ale nawet nietknięta, bowiem opiera się ona na boskim fundamencie, który brzmi: ja im daję życie wieczne. Nieczasowy, niewarunkowy. Ja im daję życie wieczne i nie giną na wieki, tak jak czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii Jana 10 rozdział. Czytamy też w Słowie Bożym, że na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czytamy to w Mateusza 16 rozdział 18 werset. Jest to werset mówiący o tym, że zbawienie jest nieutracalne. Na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ludzie mogą dowodzić czego chcą i opierać swoje argumenty na przypadkach, ale patrząc na tę sprawę z Bożego punktu widzenia i opierając nasze przekonanie na pewnym, nieomylnym Słowie Bożym, Biblii, Piśmie Świętym, jesteśmy pewni, że wszyscy, którzy należą do nas, jak mówi Rzymian 8 rozdział, do owiec, jak mówi Jan 10 rozdział i do Kościoła, jak mówi Mateusza 16 rozdział, są tak bezpieczni, jak to Chrystus jest w stanie uczynić ich bezpiecznymi. I to jest treść i całość nauki o pewności wiecznego zachowania wierzących. I teraz, jeżeli ten dzisiejszy temat, wiara bez uczynków martwa, jest podnoszony, to tutaj pojawiają się pewne pytania. Czy wierzący człowiek będzie zbawiony bez względu na to, w jaki rodzaj grzechu mógłby upaść i umrzeć w nim? Prawdziwie wierzący człowiek z pewnością będzie zbawiony, bowiem zbawienie obejmuje nie tylko uwolnienie od konsekwencji grzechu, w przeszłości, lecz również od mocy i trwania grzechu. Stąd też, jeśli spotykamy osobę żyjącą w grzechu, mówiącą równocześnie o swojej pewności zbawienia, to patrzymy na nią jako na osobę przeciwną Słowu Bożemu i niezbawioną. Słowo Boże bowiem uczy: jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Tak uczy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 6 werset.
i nie ma tu żadnych negocjacji. Mamy wtedy do czynienia z kimś, kogo mamy traktować jak żartownisia. Czyli 1 Jana, 1 rozdział, 6 werset. Jeśli twierdzimy, że mamy z nim związek, a żyjemy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Dowcipnie się, prawda? Wierzący człowiek może upaść, ale będzie podniesiony. Może zostać pokonany, ale będzie podźwignięty. Może błądzić, ale będzie sprowadzony. Może wiele rzeczy się wydarzyć. Ale ponieważ Chrystus zbawia raz na zawsze i żaden z Jego maluczkich nie zginie, to będzie sprowadzony, będzie podźwignięty, będzie podniesiony. I kolejne pytanie, które rodzi się w związku z tą kwestią, że wiara bez uczynków martwa jest, to jest takie, czy Duch Święty może przebywać w sercu, które oddaje się złym i brudnym myślom. Ciało wierzącego człowieka jest świątynią Ducha Świętego, jak uczy nas 1 list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Ta kosztowna prawda jest wezwaniem do czystości serca i życia. Jesteśmy wezwani, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, a oddawanie się złym i brudnym myślom nie jest w ogóle chrześcijańskim postępowaniem. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Chrześcijanin może być atakowany, zasmucany i nękany przez złe myśli. Lecz w takim przypadku powinien on spojrzeć na Chrystusa, aby zwyciężyć. Właściwe chrześcijańskie postępowanie opisane jest w 1 liście Jana, 5 rozdział, 18 werset. 1 Jana 5:18. Tam czytamy takie słowa, które mówią wyraźnie, że wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. 1 Jana 5:18. Wiemy, że nikt, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy, ale zrodzony z Boga strzeże go i zły go nie dotyka. Taka jest Boża strona tej sprawy. Niestety wiemy, że istnieje również i ludzka strona, ludzkie spojrzenie. Ludzką postawę osądzamy przez boską. Nie obniżamy Bożego poziomu, by osiągnąć ludzki, lecz mamy zawsze dążyć do Bożego poziomu. Nigdy nie powinniśmy się zadowalać niższym poziomem niż wskazany w 1 liście Jana 5:18. Czyli wiemy, że nikt, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy, ale zrodzony z Boga strzeże go i zły go nie dotyka. I podniesienie naszego życia moralnego jest możliwe. I podniesienia naszego życia moralnego możemy oczekiwać przez trzymanie się prawdziwego wzorca. Mówienie o posiadaniu ducha i równocześnie oddawanie się złym i brudnym myślom jest, w mojej ocenie, nikolaizmem. To jest całkowicie pomylone. To jest zupełnie błędne. Objawienie drugi rozdział. Szósty werset na przykład wspomina nikolaitanizm, czyli ale Tomasz, że brzydzisz się postępkami nikolaitów, którymi i ja się brzydzę. Oraz 15 werset. Tak i ty masz takich, którzy podobnie trzymają się nauki nikolaitów. Nikolaici to był głównie kler. Kler, czyli księża, pastorzy, popi, starsi. To są tacy, którzy nie uznają tego, że po odejściu Pawła nie ma już powoływania, ordynowania starszych. Oni dalej sobie po swojemu robią. I jak widać ze Słowa Bożego, to są wyjątkowo zdemoralizowane jednostki. I mówienie o posiadaniu ducha i równoczesne oddawanie się złym myślom też jest
antynomianizmem. I to jest też błąd, antynomianizm. Bo antynomianizm to jest walka z przykazaniami Pana Jezusa. Niestety jest to też dość powszechny błąd. I teraz, jeżeli wiemy o tym, że zbawienie jest nieutracalne, bo tak Słowo Boże mówi w tej zasadzie, że wiara bez uczynków martwa jest, no to jeśli istniałoby zachowanie wierzących, czy ludzie nie mówiliby, że mogą żyć jak im się podoba? Taki często pojawia się durnowaty pomysł. No jak powinien żyć prawdziwy chrześcijanin? Tak jak Chrystus. Jeśli takie pytanie zadałby ktoś Pawłowi, apostołowi, jaką otrzymałby odpowiedź? Odpowiedź jest w 2 Koryntian 5:14. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 werset. Gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony. I Filipian, 3 rozdział, 7 werset. Filipian, 3 rozdział, 7 werset. Cokolwiek jednak było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę. Ale i więcej, wszystko uznaję za stratę ze względu na ważność poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości z tej sprawa, lecz tę przez wiarę Chrystusa, tę z Boga, sprawiedliwość opartą na wierze, żeby Go poznać i moc Jego zmartwychwstania i dostąpić udziału w Jego cierpieniach jako upodabniany w Jego śmierci, abym w jakiś sposób dotarł do wzbudzenia zmartwych. Nie, że już to posiadłem, albo że już jestem doskonały, ale dążę do tego, by pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a usilnie sięgając po to, co przede mną. Prę do celu, do nagrody, pochodzącego z góry Bożego powołania w Chrystusie Jezusie. I istnieje obawa, że osoby, które zadają takie pytania, bardzo mało wiedzą o Chrystusie. Możemy dobrze zrozumieć osobę zaplątaną w sieci jakiegoś systemu teologicznego, jakiegoś kalwinizmu, arminianizmu, bycia świadkiem Jehowy, czy jakiegoś baptyzmu, czy zielonoświątkostwa, i wprawioną w zakłopotanie przez wzajemnie sprzeczne dogmaty tych fałszywych religii. Jednak człowiek uważający się za żyjącego w wolności i w łasce, a z drugiej strony w grzechu, nic nie wie o chrześcijaństwie. Nie ma ani cząstki, ani udziału w społeczności z Chrystusem i znajduje się w prawdziwie okropnym i niebezpiecznym stanie. Jeśli chodzi o przypadek, który po prostu czasami da się usłyszeć, że jakiś młody człowiek, który usłyszał stwierdzenie kaznodziei w kazaniu, że skoro ktoś jest dzieckiem, to na zawsze pozostaje dzieckiem. I tego typu człowiek, który to słyszał, potraktował to jako sposobność do pogrążenia się i trwania w otwartym grzechu, to jest to jeden ze znanych przypadków. Ten, który głosił Słowo Boże, kaznodzieja, miał rację w tym, co powiedział. Lecz młody ten człowiek pomylił się w tym, co zrobił. Byłoby błędem oceniać słowa pierwszego przez czyny drugiego. Cóż pomyślałbym o moim synu,
gdyby on powiedział, skoro raz zostałem synem, to zawsze zostanę synem i dlatego mogę przystąpić do wybijania szyb memu ojcu i robienia wszystkich szkód. Stwierdzenie kaznodziei o wiecznym zachowaniu zbawionych osądzamy przez Słowo Boże i stwierdzamy, że jest ono jak najbardziej prawdziwe. W ten sam sposób osądzamy postępowanie tego młodego człowieka i stwierdzamy, że jest ono fałszywe. Sprawa jest prosta. Nie mamy żadnego powodu, aby na podstawie czynów tego jednego młodzieńca stwierdzać, że ten nieszczęśliwy młody człowiek kiedykolwiek naprawdę zakosztował łaski Bożej. Raczej odwrotnie. Wiemy natomiast, że gdyby prawdziwie skosztował łaski Bożej, to wówczas kochałby i pielęgnowałby i demonstrowałby na zewnątrz świętość. Chrześcijanin ma walczyć z grzechem, ale walczenie z nim, a tarzanie się w nim, to dwie zupełnie przeciwne rzeczy. W pierwszym przypadku możemy liczyć na współczucie i łaskę Chrystusa, a w tym drugim przypadku faktycznie bluźnimy Jego imieniu przez sugerowanie, że jest on sługą grzechu. Osądzanie prawdy Bożej na podstawie ludzkich uczynków jest poważną pomyłką. Wszyscy, którzy tak osądzają, muszą dojść do fałszywych wniosków. Właściwa droga polega na odwróceniu tego fałszywego porządku. Mamy się najpierw trzymać Bożej prawdy i przez tą Bożą prawdę osądzać wszystko inne. Mamy ustalić Boże kryterium i oceniać wszystko przy pomocy Bożego kryterium. Mamy ustalić jedną wagę i według tej jednej wagi mierzyć ciężar każdego człowieka. Wag nie wolno regulować przez ciężar jakiegoś jednego człowieka, ale ciężar człowieka musi być określany na podstawie wagi. Jeśli 10 tysięcy wyznawców fałszywych miałoby odpaść i żyć w jawnym grzechu, to nie zachwiałoby to mojej ufności w boską naukę o wiecznym zachowaniu wierzących. To samo Słowo Boże, które dowodzi, że ta nauka jest prawdziwa, dowodzi też, że są ludzie w błędzie. Jest o nich napisane m.in. w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 9 werset, że wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 9. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, pozostaliby z nami, aby stało się jasne, że nie wszyscy są z nas. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 19, nie 9, jak przed chwilką się przejęzyczyłem. I też w Słowie Bożym czytamy, że fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie, że zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I takie słowa znajdujemy w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 19. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Czyli niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. I teraz, jeżeli mamy ten temat, że wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie, warto zwrócić uwagę na to, o czym dzisiaj już mówiliśmy, czyli zobaczyć kontekst.
I żeby takie czytanie kontekstu zrobić prawidłowo, to konieczne jest przyjęcie zasady, która jest bardzo pomocna przy rozważaniu Biblii. Ta zasada mówi, że żaden fragment Pisma Świętego nie może zaprzeczać innemu fragmentowi Pisma Świętego. To jest fundamentalna zasada, więc jeżeli masz kogoś, kto ma taki pogląd, któremu jeden, choć jeden werset biblijny się sprzeciwia, to masz do czynienia z fałszywym nauczycielem, z fałszywym kłamcą. Bo każda nauka, która nie zgadza się ze wszystkimi fragmentami Pisma, jest fałszywym oszczerstwem przeciwko Bogu, jest kłamstwem. I ta zasada, która stwierdza, że żaden fragment Pisma Świętego nie może przeczyć drugiemu, jest fundamentalna. Jeśli więc istnieje rzekoma sprzeczność, to oznacza, że powstała ona z powodu duchowego niedostatku tego, kto wymyślił jakiś pogląd, bo nie może być tak, że jakiś fragment Pisma jest sprzeczny z drugim. I przykład. Jeśli ktoś zacytuje list apostoła Jakuba 2,24 na obronę walki o usprawiedliwieniu przez uczynki, no to być może to cię mogłoby zbić z pantałyku, zaskoczyć. Czyli Jakuba 2,24 jest widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Na obronę fałszywej nauki o usprawiedliwieniu z uczynków nie da się tego fragmentu przytoczyć. Jest możliwe, że tysiące ludzi zostało wprowadzonych w zakłopotanie przez tak wyrwany werset. Mogli oni doświadczać najpełniejszej pewności tego, że są usprawiedliwieni i to nie przez uczynki, jakich dokonali, ale przez wiarę w Chrystusa. A jednak całkiem nie mogli wyjaśnić słów Jakuba. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jak sobie można poradzić z taką trudnością? Czytelnik Słowa Bożego może być zakłopotany, ponieważ nie rozumie apostoła Jakuba. I znajduje się w zakłopotaniu przez pozorną niby sprzeczność pomiędzy Jakubem i Pawłem. Co należy w takim przypadku uczynić? Należy po prostu zastosować wcześniej wspomnianą zasadę, że żaden fragment Biblii nie może w jakikolwiek sposób zaprzeczyć innemu fragmentowi. W liście do Rzymian czytamy: gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak mówi Rzymian, 4 rozdział Rzymian. Rzymian 4 rozdział, 5 werset. Nie pracującemu zaś, ale wierzącemu temu, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiarę poczytuje się za sprawiedliwość. Odkrywamy tutaj, że nie uczynki, ale wiara jest podstawą usprawiedliwienia. Także w 3 rozdziale listu do Rzymian czytamy, że uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa, albo niezależnie od prawych uczynków. Rzymian, 3 rozdział, 28 werset. Uznajemy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiany przez wiarę, niezależnie od prawych uczynków, albo niezależnie od uczynków prawa. Czyli widzimy wyraźnie. Słowo Boże jest taki amen. I także podobna myśl jest w Rzymian 5 rozdział, 1 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Rzymian 5 rozdział, werset 1. Usprawiedliwieni zatem z wiary pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dokładnie taka sama jest nauka listu
do Galacjan, gdzie znajdujemy pełno tego typu sformułowań. Na przykład, że wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, jak mówi Galacjan 2,16. Galacjan, rozdział 2, werset 16. Przekonani jednak, że człowiek jest usprawiedliwiany nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, gdyż z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. We wszystkich miejscach Słowa Bożego, które tutaj już zacytowaliśmy, można też znaleźć takich miejsc znacznie więcej i więcej. Wiara podana jest jako podstawa usprawiedliwienia i to tak jasno, że zbłądzić tu nie można. Jeśli więc nie możemy wyjaśnić tekstu z Jakuba 2,24, to możemy albo zaprzeczyć natchnieniu całego słowa, albo zastosować naszą zasadę i pozostać w niewzruszonej ufności i w niezmąconym pokoju, spokoju, radując się tą wielką, fundamentalną prawdą o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę, niezależnie od uczynków, prawych uczynków. Wydaje się to oczywiste, że nie będzie rzeczą złą, na marginesie tego, co tu wspomnieliśmy, na temat zbawienia na zawsze, dodać kilka słów wyjaśnienia odnośnie poruszanego fragmentu z Jakuba 2,24. I tutaj trzeba spojrzeć najpierw Jakuba, rozdział 2, 14 werset. 2,14. Znajduje się tu słowo, które stanowi klucz do tego całego fragmentu listu. Natchniony autor pyta. 2,14. Co za pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków? Czy wiara jest w stanie go zbawić? Czyli cóż pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? W tym miejscu nie jest powiedziane, cóż pomoże człowiekowi, że ma wiarę. To słowo mówi usuwa wszelkie trudności i w najprostszy sposób ukazuje sedno sprawy. To jest bardzo ważne. Mówi. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Tam nie jest powiedziane, cóż pomoże człowiekowi, że ma wiarę, lecz mówi. To słowo mówi usuwa wszelkie trudności i w najprostszy sposób ukazuje, o co tu chodzi. Moglibyśmy zapytać, co pomoże człowiekowi, że powie, że ma 1000 lat, jeśli ich nie ma. To słowo mówi jest często pomijane przez zwodzicieli i oni najchętniej by chcieli, żeby tego słowa tam nie było. Ale ono jest w słowie oryginalnym i zostało ono tam umieszczone przez Ducha Świętego. Istnieje poważna różnica między uczynkami prawa a uczynkami życia. Paweł gorliwie wyklucza uczynki prawe. Jakub z taką samą gorliwością kładzie nacisk jedynie na uczynki życia. Uczynki Abrahama czy Rahab czy Samsona nie były uczynkami prawa, nie były prawymi uczynkami, lecz były uczynkami życia. Były one prawdziwymi uczynkami wiary, bez której uczynki nie posiadałyby żadnej wartości usprawiedliwiającej.
jest rzeczą godną uwagi, że Duch Święty, działając przez apostoła Pawła, zwraca uwagę na uczynki Abrahama opisane w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział, i na Rahab opisane w Jozue 2. Podobnie Duch Święty, działając przez Jakuba, zwraca uwagę na uczynki Abrahama i Rahab. Nie są tu przedstawione jakieś uczynki miłosierdzia. Przecież Rahab była prostytutką, była nierządnicą. Abraham z kolei też nie prowadził jakiegoś sympatycznego życia, gdybyśmy go próbowali oceniać z punktu widzenia zachowywania dekalogu. Samson to już w ogóle był kawał drania. Nie jest tu co prawda wymieniany. Natomiast był to człowiek, którego bardzo trudno byłoby wymienić w takim zestawieniu, a jednak Hebrajczyków 11 rozdział o nim wspomina. Nie są tu przedstawione w Jakuba jakieś uczynki miłosierdzia czy dobroczynności, choć można by było łatwo to uczynić. Ale to są dwie ilustracje tezy udowadniające ponad wszelką wątpliwość usprawiedliwiającą wartość uczynków życia, a nie prawych uczynków, uczynków zakonu, uczynków prawa. Różnica zaś pomiędzy nimi jest taka, że uczynki prawa, prawe uczynki, uczynki zakonu, są to takie, które się spełnia, aby otrzymać życie. A uczynki życia są prawdziwymi owocami posiadanego życia, prawdziwymi konsekwencjami posiadanego życia. W każdym owocu dobrym, w owocu wydawanym w dobrych uczynkach. Życie zaś możemy otrzymać przez wiarę w Syna Bożego. Musimy też pamiętać, że najpierw musimy mieć życie, aby móc cokolwiek uczynić dla Boga. Życie otrzymujemy nie przez mówienie, że mamy wiarę, lecz przez jej faktyczne posiadanie. A gdy ją faktycznie posiadamy, bo jest powiedziane, że uwierzył Abraham Bogu, uwierz Pana Jezusa, ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, to będziemy wydawać dobre owoce i to drogocenne owoce ku chwale Bożej. A więc jednoznacznie widzimy i wierzymy, nie tylko wierzymy, ale też widzimy, że Paweł i Jakub zgadzają się ze sobą. Widzimy, że oni się całkowicie zgadzają. Kiedy więc mamy to już zdefiniowane, tę podstawową zasadę interpretacyjną Biblii, warto właśnie nią posługiwać się i wyjaśniać każdy fragment Pisma Świętego, który po prostu jest w pozorny sposób używany przez zwodzicieli, aby zakłócić pokój Boży. Na przykład zwodziciele używają fragmentu z 2 Piotra 2:1, że byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. To jest z 2 Piotra, 2 rozdział. Pierwszy werset. Pojawili się jednak w ludzie również fałszywi prorocy, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy pokryjomu wprowadzać będą zgubne herezje i zapierać się władcy, który ich wykupił, sprowadzając na samych siebie rychłą zgubę. I tutaj zwodziciele próbują kłaść akcent na tym, że wykrzywiają sformułowanie zapierać się Pana, który ich odkupił. Ale ta rzecz jest pozorna. Pan nasz posiada podwójne prawo do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka pod niebem.
Pan Jezus posiada bowiem prawo opierające się na stworzeniu i posiada prawo oparte na odkupieniu. Apostoł Piotr odwołuje się do tego drugiego prawa. Fałszywi nauczyciele będą się zapierać nie tylko Pana, który ich stworzył, ale także Pana, który ich odkupił. Odkupienie miało miejsce, jak czytamy m.in. w Mateusza 13 rozdział, poprzez przelanie krwi za cały świat. Bo jest powiedziane tam, że człowiek, który znalazł skarb na polu, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Pole to był świat. I wydobył sam skarb. I odszedł z tym skarbem i radował się. Ale zapłacił za całe pole. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, do poznania prawdy doszli. I Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę za grzechy wszystkich ludzi, za grzechy wierzących, a nie tylko wierzących, ale też całego świata. I to jest bardzo ważne, żeby nie ulegać błędom właśnie tak zwanych kalwinistów czy świadków Jehowy, którzy mówią, że Jezus umarł tylko za wybranych, a reszta musi sobie iść na spotkanie z Armagedonem albo z piekłem, że nic nie mogą po prostu skorzystać z łaski Bożej według tego fałszywego poglądu i potem powstają takie bzdury. To spostrzeżenie może wyjaśnić wiele trudności, że oni zostali odkupieni przez Pana. Pan Jezus nabył prawo do każdego członka ludzkiej rodziny. Ojciec dał Panu Jezusowi moc nad wszelkim ciałem. Jest grzechem zapieranie się Go jako Stworzyciela, lecz o ile większym grzechem jest zapieranie się Go jako Odkupiciela. I w tym fragmencie z Piotra nie jest w ogóle poruszana sprawa odrodzenia. Apostoł nie pisze, że oni zapierają się Pana, który ich zbudził. Gdyby było tu napisane, że oni są urodzeni, byłaby trudność. Ale w tym brzmieniu, w jakim ten fragment się znajduje, sprawa zachowania wierzącego dziecka Bożego w ogóle nie występuje. I również jest taki fragment też z Piotra, 2 Piotra 2:20-22, podnoszony, że jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni i że sprawdza się na nich treść owego przysłowia: wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Tak czytamy w 2 Piotra, 2 rozdział, 20 do 22 wersetu. Bo jeśli po poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy to uciekli od nieczystości świata, znów w nie uwikłani poddają im się, ich koniec stał się gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Spełnia się na nich prawdziwość przysłowia: pies wraca do swoich wymiocin oraz świnia po umyciu do tarzania się w błocie. Połączenie biblijnej wiedzy i ewangelicznego światła może i często wywiera na ludzi zadziwiający wpływ. Wpływ na postępowanie i charakter osób, które poznały zbawiającą, ożywiającą i uwalniającą moc Ewangelii. Jest przecież mało prawdopodobne, że gdy rozdaje się Biblię i zwiastuje się Ewangelię, aby nie wywołało to rezultatów. Mimo że słuchający nie osiągną tego właściwego rezultatu, jakim jest nowonarodzenie, narodzenie na nowo przez uwierzenie Panu Jezusowi. Wówczas można porzucić wiele nawyków, odsunąć się i usunąć wiele różnych nieczystości, a to pod wpływem intelektualnego poznania Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdy w tym samym czasie serce nigdy nie zostało dosięgnięte zbawiającą wiarą. Kiedy ludzie ci odrzucają wpływ ewangelicznego światła, choć nawet jego wpływ nigdy nie dotarł do ich wnętrza, a miał tylko działanie zewnętrzne, to z całą pewnością pogrążą się w jeszcze większe głębie zła i większe jeszcze wybryki głupoty
i światowości niż kiedykolwiek przedtem. Ich stan ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Diabeł rozkoszuje się przeciąganiem takiego rzekomego wyznawcy przez najgłębsze jeszcze błoto niż przez to, w którym tarzał się w dniach swojej niewiedzy i bezmyślnej głupoty. Stąd też istnieje potrzeba nalegania na wszystkich, z którymi mamy do czynienia, i wskazywanie im na osobę Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, tak aby poznanie prawdy nie tylko wpłynęły na ich zewnętrzne postępowanie, lecz aby słowo dosięgło ich serca i zaszczepiło to życie, które raz otrzymane nigdy nie może być utracone. Nie ma w tym omawianym fragmencie Biblii nic, co mogłoby zastraszyć owcę Chrystusa, ale jest bardzo wiele ostrzeżenia dla tych, którzy przez pewien czas przybierali zewnętrzny wygląd owcy, jednak nigdy wewnętrznie nie byli niczym innym, jak tylko psami i świniami. Tak więc serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie 36. części Bóg zachowa swoich. Widzieliśmy wyraźnie, że wiara bez uczynków jest martwa i jest to dowód na to, że zbawienie jest nieutracalne, że zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków, ale wywołuje uczynki życia, takie jak u Abrahama, czy u Rahab, czy u Samsona. Generalnie każdego wierzącego napełnia Duch Święty, oddziaływuje na nich i powoduje, tak jak sprawiedliwy Lot, nawet jeśli siedzi w bramie Sodomy i sam może jest kiepskim wzorem wierzącego, ale jednak na dnie duszy ma ukrywaną prawdę, a Bóg miłuje prawdę ukrywaną na dnie duszy. Więc jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, poddaj się wpływowi Ducha Świętego tak, abyś mógł iść za Bożym światłem, nie ulegając wpływom tego świata. Bo jest to działanie Ducha Świętego, które jest udziałem każdego prawdziwego dziecka Bożego. Aby to było możliwe, czytaj Biblię, Słowo Boże. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie masz własnego egzemplarza, możesz do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka 31, 63, 500, Ostrzeszów. Możesz takie zamówienie na Nowy Testament napisać do mnie SMS-em. Telefon 739 089 088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Więc zachęcam do 37 odcinka, który mam nadzieję wkrótce się pokaże, i czytajcie Biblię, Słowo Boże, bo tylko Biblia może pomóc poznać to, co jest życzeniem Bożym do zrealizowania w waszych życiach i napełnić was radością i pokojem. Z Bogiem.